Witam Was, Jason Bartek. Dzisiaj zapraszam na top 5 aplikacji na Androida styczeń 2017. Przejdźmy zatem do pierwszego programu i pierwszą aplikacją, jaką będę chciał Wam dzisiaj pokazać, jest to program Filter Loop. Jest dostępna wersja darmowa, jest też dostępna wersja Pro, która kosztuje 9 zł 39 groszy. W prostym tłumaczeniu jest to naprawdę bardzo fajny program do edycji naszych fotek. Po uruchomieniu tej aplikacji przechodzimy do tego typu ekranu. Możecie zauważyć, że sam interfejs też moim zdaniem jest jak najbardziej dopracowany, jeśli chodzi o szczegóły, jeśli chodzi o dość ciekawy wygląd. Z tego miejsca możemy od razu sobie zaimportować wybrane przez nas zdjęcie i to jest o tyle fajne, że możemy zaimportować już zrobione zdjęcie z galerii za pomocą tego przycisku. Natomiast możemy też bezpośrednio przejść do naszego aparatu, wykonać jakieś zdjęcie, takie no, załóżmy testowe zdjęcie i po wykonaniu zdjęcia wybieramy, że ok, to zdjęcie chcemy, abyśmy sobie wyedytowali. I kolejna fajna sprawa, która mi się bardzo spodobała, to to, że możemy od razu wybrać proporcje naszego ekranu. Tutaj u góry też się na rozdzielczość, w jakiej zdjęcie zostało wykonane, tak więc jest to jak najbardziej fajna sprawa, kiedy już dane proporcje wybierzemy, po prostu się na to zgadzamy. I w tym momencie przechodzimy już bezpośrednio do edycji naszego zdjęcia. Tutaj też jest o tyle fajne, że mamy już preinstalowane filtry, możemy też dodatkowe filtry pobierać. Natomiast co zauważyłem, to to, że większość filtrów niestety jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji Pro, co możecie zauważyć, że tutaj przy niektórych filtrach jest taka ikonka kłódki. Kolejne możliwości edycji naszych zdjęć są to także tekstury, które możemy także dodatkowo pobrać. Jest też, z tego co widzę, jedna tekstura preinstalowana. Możemy także tutaj ją sobie bezpośrednio wyregulować. Naprawdę te możliwości edycji to są jak najbardziej bogate. No i następne opcje są to już takie opcje, można powiedzieć, bardziej szczegółowe, czyli możemy wyregulować sobie ostrość, załóżmy. Możemy także wyregulować sobie kontrast, możemy wyregulować jasność zdjęcia. Tutaj też takie fajne odwzorowanie barw, co możecie zauważyć. No naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Według mnie aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze, jest bardzo przyjaźnie zaprojektowana i jak najbardziej polecam Wam przetestować Filter Loop. Kolejną aplikacją jest program Kanarek i z tego co wnioskuję po nazwie, jest to najprawdopodobniej aplikacja polskiej produkcji. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jest jak najbardziej przydatna. Dobrze wiemy, że w tym momencie w Polsce w wielu miastach zmagamy się z problemem smogu i jest to, można powiedzieć, że dla wielu osób po prostu uciążliwe, że nie oddychamy tak naprawdę świeżym powietrzem, tylko niestety powietrzem zanieczyszczonym. I to jest o tyle fajna aplikacja, że dzięki niej możemy się dowiedzieć, gdzie powietrze jest po prostu zanieczyszczone. Na przykład w tym momencie w moim mieście możecie zauważyć, że na przykład na ulicy Przemysłowej jest pewna norma przekroczona o 161%, co możecie właśnie tutaj zauważyć. I jest to też o tyle fajna sprawa, że kiedy uruchomimy tą aplikację, możemy wybrać sobie ulubione miejsca, czyli ulubione stacje badawcze, można powiedzieć, które będziemy sobie cały czas monitorować. Natomiast aplikacja jest na tyle fajna, że na bazie oczywiście GPS-u wykrywa, gdzie mamy najbliższą stację i od razu tutaj w tej zakładce najbliższa pokazuje nam tą najbliższą stację, tak więc jest to jak najbardziej fajna sprawa. Aby przejść do większości szczegółów, możemy także nacisnąć tutaj na daną stację i zobaczyć wszelkie tutaj pomiary, tak więc jest to jak najbardziej fajna sprawa. Natomiast co również zauważyłem, to to, że kiedy wysuniemy tutaj pasek z lewej strony, możemy także przejść do mapy i w tym momencie wyświetla nam się mapa naszego całego kraju. Tutaj oczywiście powiększając możemy sobie wybierać różne tutaj punkty badawcze, które są zaznaczone poprzez takie okręgi w różnych kolorach. Te kolory oczywiście symbolizują to, jakie normy zostały przekroczone, bądź jeśli są na zielono, to oznacza oczywiście to, że żadne normy nie zostały przekroczone. Również jest tutaj jedna fajna, bardzo fajna funkcja, ponieważ nie każdemu oczywiście te różne symbole mówią wszystko. Natomiast w zakładce substancje mamy wszystko wyjaśnione. Każdy symbol, jaki występuje w tej aplikacji, jest odpowiednio wyjaśniony. Dane są pobierane z Wikipedii, tak więc według mnie naprawdę jest to bardzo przydatna aplikacja. I również, o czym chyba Wam nie wspomniałem, to to, że aplikacja sama generuje nam powiadomienia co parę godzin, w zależności od tego, jak to ustawimy, gdzie dana norma po prostu została
została przekroczona. Tak więc aplikacja naprawdę bardzo przydatna. Kolejną, trzecią aplikacją, jaką chcę Wam dzisiaj zaprezentować, jest to aplikacja Mindly. I w prostym tłumaczeniu jest to program, który służy do tworzenia map myśli. Często mamy różne przemyślenia na temat różnych projektów, jakie realizujemy w codziennym życiu i chcemy sobie różne rzeczy do tych projektów dopisywać, które chcemy potem w tym projekcie danym, załóżmy, zrealizować. Jest to aplikacja, która po prostu służy do tworzenia map myśli. Jest to naprawdę dość przydatna sprawa. Kiedy uruchomimy ten program, ukazuje nam się tego typu ekran. Tutaj mamy już zapisane wcześniej przez nas mapy myśli. Przez dłuższe przytrzymanie tutaj możemy oczywiście daną mapę myśli bez problemu usunąć. Jest to też o tyle fajne rozwiązanie, że tutaj mamy wszystko opisane. Kiedy dana mapa myśli była modyfikowana, kiedy została utworzona, a także ile elementów zawiera. Tak więc według mnie jest to jak najbardziej przydatna sprawa. Natomiast jest pewien problem z tą aplikacją, mianowicie wersja pełna, która służy nam do tego, abyśmy mogli tworzyć nieograniczoną ilość map myśli, nieograniczoną ilość elementów w tych mapach myśli i niestety ukazuje nam się w tym momencie tego typu karkołomna cena, która wynosi 26 zł, prawie 26 zł i uważam, że nie jest to do końca adekwatna kwota po prostu do tej aplikacji, natomiast mimo wszystko uważam, że program Mindly jest jak najbardziej przydatny. Kiedy chcemy stworzyć wybraną już przez nas mapę myśli, klikamy sobie na tego typu plusik. W tym momencie możemy ustawić nazwę głównego, że tak powiem, dymka, który zawiera ta mapa myśli. Załóżmy, będzie to nazwa test. Też jest o tyle fajne, że możemy też wybierać kolory tych dymków. Mogą być to kolory klasyczne, kolory jaskrawe. Możemy także do tych dymków dodawać różne, załóżmy, ikony. Kiedy już to wyedytujemy, tutaj się na to zgadzamy. I możemy potem w tych dodatkowych, jakby takich orbitach, można powiedzieć, dodawać kolejne nasze przemyślenia do danej mapy myśli. Tak więc naprawdę jest to dość fajne rozwiązanie i też polecam Wam przetestować aplikację Mindly. Przechodzimy do czwartej aplikacji. Czwartym programem jest program Brain Focus. W prostym tłumaczeniu jest to aplikacja, która służy nam do tego, abyśmy się mogli skupić. Tak więc w prostym tłumaczeniu tak można wyjaśnić zasadę działania tej aplikacji. Po uruchomieniu ukazuje nam się tego typu bardzo prosty interfejs. Jest to według mnie dość przydatna aplikacja, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że wiele osób w dzisiejszych czasach, kiedy z każdej strony po prostu atakują nas różne informacje, różne powiadomienia, maile, wiadomości, po prostu wszystkiego jest bardzo, bardzo dużo i czasami, kiedy chcemy się na czymś skupić, jest tam troszeczkę trudno. I dzięki tej aplikacji możemy sobie ustawić taki timer, oczywiście zaprogramowany przez nas, ile po prostu czasu poświęcamy na skupienie. W tym czasie mamy jeszcze zawartą przerwę, dłuższą przerwę, możemy to wszystko sobie edytować. Natomiast kiedy uruchomimy tą aplikację, ukazuje nam się tego typu interfejs, który ukazuje tak naprawdę najprostszy program tej aplikacji do po prostu skupienia się, taki timer. Możemy oczywiście tutaj sobie kliknąć Brain Focus, taką ikonkę i w tym momencie zwróćcie uwagę, że odlicza nam się czas. Mamy takie 4 sesje, po tym czasie mamy jeszcze daną przerwę, potem mamy też zawartą dłuższą przerwę od tego naszego skupienia w po prostu tego, co wykonujemy. Tak więc jest to według mnie jak najbardziej fajna sprawa. Natomiast nie jest tak, że jest tylko jeden jakby program w tej aplikacji, ponieważ możemy także dodawać różne nasze zadania dodatkowe. To wszystko możemy edytować. Zwróćcie uwagę, ile możliwości tutaj edycji tak naprawdę tego danego programu mamy. Czas pracy, czas przerwy, włączyć długą przerwę, po ilu sesjach ma się włączyć długa przerwa, powiadomienia, czy mają się wyświetlać, czy mają się nie wyświetlać. Naprawdę jest to jak najbardziej przydatna aplikacja i według mnie jak najbardziej warto ją przetestować. I przechodzimy do piątej aplikacji. Piątym programem, jaki chcę Wam dzisiaj zaprezentować, jest to aplikacja Magnify. I w prostym tłumaczeniu jest to aplikacja, która poszerza nam zasób naszych tagów, które możemy dodawać do naszych zdjęć na Instagramie. Po uruchomieniu aplikacji ukazuje nam się tego typu interfejs. Tutaj tagi są posortowane w różne kategorie. Te kategorie, które są, tak można powiedzieć, na szaro zaznaczone, niestety wymagają od nas tego, abyśmy kupili wersję pełną tej aplikacji i cena ponownie ponad 20 zł i uważam, że nie jest ona do końca adekwatna po prostu do tej aplikacji. Natomiast możemy skorzystać z tych kategorii, które są po prostu podświetlone na zielono. One są dostępne w wersji darmowej. Swoją drogą, co możecie zauważyć, te animacje w tym programie są naprawdę świetnie odwzorowane.
zainstalowane. Mamy tutaj zestaw tagów, możemy na przykład od razu sobie te tagi skopiować do naszego schowka, potem dodać pod zdjęciem, nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast ta aplikacja ma również jedną bardzo, bardzo ciekawą funkcję, mianowicie zaplanowane posty. Jak wiecie, natywna aplikacja Instagramu niestety nie umożliwia nam dodawać tak naprawdę zaplanowanych postów z naszymi zdjęciami, tylko po prostu w danym momencie, kiedy chcemy opublikować, już musimy opublikować, nie możemy zaplanować. Tutaj natomiast możemy za pomocą tej aplikacji zaplanować post na Instagramie. Wybieramy sobie na początek datę, załóżmy będzie to 31 stycznia, potem wybieramy sobie godzinę, dodajemy zdjęcie, dodajemy opis, a także tagi i wtedy po prostu aplikacja nam samoczynnie opublikuje post z naszym zdjęciem, tak więc jest to również jak najbardziej fajna wartość dodana w tej aplikacji, a jeśli po prostu Wam brakuje tagów do Waszych zdjęć na Instagramie, to jak najbardziej polecam przetestować aplikację Magnify. Dobra, to jest na tyle, jeśli chodzi o top 5 aplikacji na Androida styczeń 2017. Standardowo, jeśli macie jakieś swoje propozycje dotyczące aplikacji, jakie chcecie zobaczyć w następnym top 5 na luty, wszystko piszcie śmiało w komentarzach poniżej. Jeśli to top 5 Wam się spodobało, będę również bardzo wdzięczny, jeśli pozostawicie pod tym filmem łapkę w górę. Jak zawsze podkreślam, mnie to bardzo motywuje do dalszej pracy. A w tym filmie to jest na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.